Tak jak mówiłem, zjechałem na jakąś boczną drogę. Drogi w Bułgarii. Nie wiem, co mam powiedzieć. Normalnie zgłupiałem. To jest droga w Bułgarii. Ja wiem, że Albania była masakra, ale tu nic nie jest lepiej. I to jest główna trasa. Nie zjechałem z jakiejś kurde bocznej, tylko przejechałem koło miejscowości Primorsko i przejechałem dalej. Gorzej, jak teraz tutaj człowiek kogoś jeszcze spotka na swojej drodze, to będzie jazda. Wszystko mi już w samochodzie lata. Zaczyna coś mi brzęczeć, piszczeć. I nie wiem, czy dalej jechać. Kurde. Jechały tu dwa jakieś Porszaki. Nie uwierzycie mi, ale naprawdę Porsche tu jechało. Dwie sztuki. Chciałem się ich złapać, ale niestety zrezygnowałem. Choć to nie były zwykłe Porsche, bo jakieś sportowe z ekstra lampami. Ale nie powiedziałem, zrezygnuję, nie jadę. Wracam z powrotem. Wejdź facet, zwolnij, puść mnie. Dzięki. Bo to byśmy się tam nie zmieścili. Boże, co za drogi. I oni są w Unii? Jak to możliwe? Przecież żeby wejść do Unii, to zróbcie chociaż drogi, żeby to można było jakoś jechać tymi ulicami. Aż mi się normalnie nie chce wierzyć. No kurde, szkoda mi samochodu, no. Chociaż to ma mnie tylko przewieźć z miejsca A do miejsca B, tak? To jest tylko samochód. No ale kurde, z jednej strony szkoda mi go też. Człowiek nie po to pracuje, haruje, żeby kupić samochód sobie jakiś fajny, a potem go dobić. Kurde, ja pierdzielę. O, jedzie następny Porsche. O, i następny jakiś. I oni tu zapierdzielają. I oni tamtą drogą właśnie jechali. Chciałem za nimi pojechać, ale no nie, no zrezygnowałem niestety. I oni... Złapałem się dwóch jakiś. Najpierw jednego, potem mnie dogonił drugi. Wyprzedził mnie. Złapałem się ich, mówię, będę za nimi jechał, zobaczymy, gdzie oni jadą. Bo ta droga się tam dalej gdzieś kończy, tak? Jakieś może mają spotkania, jakieś coś tam. Bo pełno różnych fajnych Porsche'ów widziałem i różne takie sportowe samochody, dziwne jakieś. Nie znam nawet marki. Mówię, pojadę za nimi. Ale po chwili zwątpiłem, mówię, kurde, przecież po tych drogach tak nie będę zapierdzielał. O, oni równo szli. Tu są jakieś blokady na ulicach, jakieś policjanty leżą. Co ty, oni prują równo. Oni się tam nie zastanawiają. Więc mówię, że pojadę za nimi, ale niestety zwątpiłem, nie dałem rady tak za nimi szybko jechać. W końcu mówię, pojadę trochę wolniej. No ale ryzyko też jest, że tam jest tak wąska ulica, że mi w dupę wiadomo. To mówię, że nie, o następne idzie Porsche. Sprzeciwka. Dobra, facet, zrobić trochę luzu, żebyś mógł sobie spokojnie przejechać. Bo zapierdzielasz nieźle tutaj. I oni tu w ogóle zapierdzielają jakby nigdy nic. Przecież to musi tak wytrzęść, że dajcie spokój. Przecież mnie to już tu wytrząsło, już mnie brzuch boli, już mi się niedobrze robi. Normalnie jakbym na karuzeli jechał jakiejś. Oni tu równo dawają. No i chciałem tam dalej pojechać, ale tam była wąska droga już jest. Dziury takie są porobione, że boję się, że zahaczę. Bo miałem już taką niestety przykrą rzecz. Że jechałem kiedyś samochodem, nawigacja mnie tak wyprowadziła w pole, że... bo ona najkrótszą drogą, tak? Wybrała. I najkrótsza była tam przez jakiś las, ale... był las, ale ta droga była taka jak tutaj,